Cześć, szydełkowy dzwonek, wzór ósmy. Zapraszam. Pomęczę was tą bawełną. Ale cóż było robić, była w promocji, to zakupiłam. 50 gram 170 metrów, tutaj jest zalecane szydełko 3,5 mm. Ja użyję dużo cieńszego, aby robótka była bardziej zwarta. Użyję szydełka 2,1 mm. Zaczynamy od pętelki, ale tak kawałek dalej. 50, 60 czy 70 cm. Pętelka, pracujemy nitką z kłębka i wykonujemy 6 oczek łańcuszka. Zamykamy w okrążenie. Oczko ścisłe. Pracujemy na tym kółku. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek na kółku. Trzeci, czwarty, mam 4, będzie 16. Zamykamy okrążenie, wkłuwamy tutaj to trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie gotowe, 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek i tutaj w tym samym miejscu jeszcze jeden słupek. Na kolejnym słupku poprzedniego okrążenia również 2 słupki. Pierwszy, jeszcze jeden, drugi. I tak calutkie okrążenie na każdym słupku z poprzedniego okrążenia 2 słupki. Było 16, a będzie 32. Tu mamy 3, a tutaj już 6. Do końca okrążenia. Zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. 2 okrążenia. Tą nitką zajmiemy się później, ale co tam, możemy zająć się nią teraz. Możemy ją przeciągnąć na prawą stronę, albo wykonać pętelkę na lewej. To jak sobie chcecie. Oczywiście łańcuszek. Wykonałam 30 oczek łańcuszka, bo tyle mi wystarczyło nitki. Odliczam tutaj 8 słupków, ponieważ początek to 16 słupków. Przeciągam. Wykonuję oczko ścisłe, ale może równie dobrze być półsłupek. Oczko łańcuszka i gotowe. Nitkę trzeba pochować. Ten łańcuszek przeciągnąć na prawą stronę. I zawieszka gotowa. Bardzo szybko, prosto i przyjemnie. I bardzo ładnie, myślę. Dalej. 3 oczka łańcuszka na słupek. W tym samym miejscu drugi słupek. Na kolejnym słupku jeden słupek. Na kolejnym słupku jeden słupek. I tutaj tak samo. Zobaczcie, były 4 słupki, a w tym okrążeniu będzie 5. 4, 5. Powtórzymy ten raport 8 razy. 2 słupki na jednym. Słupek nad słupkiem. Słupek nad słupkiem. I słupek nad słupkiem. Powtórzyłam raport 2 razy, więc jeszcze 6. Zamykamy okrążenie, kłuwamy. Przeciągamy o oczko ścisłe. 3 okrążenia. Zobaczcie, już się dzwonek formuje. A my pracujemy dalej. W tym okrążeniu nie będziemy dodawać słupków. W tej chwili mamy ich 40 i w tym okrążeniu wykonamy na każdym słupku z poprzedniego okrążenia jeden słupek. Da nam to 40 słupków w okrążeniu.
zamykamy okrążenie, wpływamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy cztery okrążenia. Piąte wykonujemy tak samo. Trzy oczko łańcuszka na słupek, na kolejnym słupku słupek i tak dalej. Na każdym słupku jeden słupek. W tym okrążeniu również będzie 40 słupków. I zobaczcie, 16, 32, 40, tutaj bez dodawania 40, w tym okrążeniu również. I wykonam jeszcze kilka. Zamykam, wpływam w trzecie oczko łańcuszka, przeciągam. Oczko ścisłe. Tak wygląda to w tej chwili. Zobaczcie tutaj, policzymy jeszcze raz. 16, 32, 40. Od tego miejsca nie dodawałam słupków. Pierwsze okrążenie, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme. Razem 10 okrążeń. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. I jeszcze jeden słupek tutaj, w tym samym miejscu. Na kolejnym słupku jeden słupek. Powtórzymy ten motyw 20 razy. Na dwóch słupkach 3 słupki. Na jednym słupku 2 słupki. Pierwszy, drugi. Na kolejnym słupku 1 słupek. Dalej. 2 słupki na jednym, pierwszy, drugi i słupek nad słupkiem. Powtórzyłam motyw tutaj 3 razy, a będzie powtórzeń 20. Do końca okrążenia da nam to 60 słupków. Wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Prezentacja. I dalej. 3 oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek tutaj w tym samym miejscu. I teraz 4 razy słupek nad słupkiem. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Na 5 słupkach mamy tych słupków 6. Ten motyw powtórzymy 12 razy. Da nam to 72 słupki. I dalej 2 słupki na jednym słupku. I 4 razy słupek nad słupkiem. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Do końca okrążenia. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy tutaj to trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Tak to wygląda. Szesnaście, trzydzieści dwa, czterdzieści. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme okrążenie bez dodawania po 40 słupków. W tym okrążeniu mamy 60, w tym ostatnim 72 słupki. Oczko łańcuszka. Na tym słupku półsłupek. Na każdym słupku jeden półsłupek. Bawełna lubi się rozwarstwiać. Jest to ostatnie okrążenie. Wkłuwam tutaj szydełko, gdzie było to jedno oczko łańcuszka. Przeciągam. Oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy nitki. Chowamy. Nie lubimy, ale chowamy. Dzwonek gotowy. Wystarczy go wykrochmalić. Jak ja krochmalę swoje robótki, link w opisie. Ale tak szybciutko Wam pokażę dzwonek. Namoczyłam w krochmalu ługa. Odcisnęłam. Tutaj mam opakowanie po dezodorancie. Zobaczcie, ten kształt jest tutaj taki bardziej zaokrąglony. I nakładamy równo.
Ja to robię w ten sposób. Możesz oczywiście użyć innej formy. Tutaj użyję wykałaczki, ale to nie jest konieczne. I czekamy do wyschnięcia. Na koniec ostatni szlif. I gotowe. Tutaj mam dzwonek, który wykonałam wcześniej. Zobaczcie, jak się ładnie usztywnił. Tutaj wykonałam więcej oczek łańcuszka, dlatego ta wykałaczka zmieściła mi się w całości. Dzwonek jest dość sztywny. Oczywiście możesz go ozdobić. Tutaj jakieś kwiatki, czy zawiązać kokardkę w koło. Dzwonek podoba mi się, bardzo prosty, ale naprawdę możemy go ozdobić tak jak nam się podoba. Jeśli wykorzystasz mój wzór, pochwal się na mojej grupie na Facebooku, przyślij zdjęcie, będzie mi bardzo miło. A tymczasem dziękuję pięknie za uwagę, zapraszam na inne moje filmy i do usłyszenia. Cześć! Nie zapomnij o łapce w górę. Hej!